Was dzisiaj zaprezentuję, jak zrobić hard reset w telefonie Nokia Lumia 1020. Taki hard reset przyda nam się w chwili, gdy zapomnimy hasło blokady telefonu lub gdy oprogramowanie chodzi niestabilnie. Telefon musi być naładowany. Bierzemy kabel micro USB podłączony do ładowarki i wciskamy volume down. Tak, w tym momencie wciskamy kabel. Cały czas trzymamy ten przycisk. Ok. Teraz wciskamy kombinację. Volume up, volume down. Nie wiem, co to jest do blokady, chyba coś, i volume down. No i to w zasadzie tyle. W tym momencie telefon uruchomi nam się w pełnych fabrycznych ustawieniach, takich jak to przewidział producent. No i to tyle. Mam nadzieję, że film Wam pomógł. Jeżeli tak, możecie kliknąć łapkę w górę, to motywuje. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej!